Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na temat tygodnia. Dzisiaj zaprosiłem do studia prezydenta Tczewa Mirosława Pobockiego. Dzień dobry. I dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Andrzeja Baszkowskiego. Dzień dobry. Tematem tygodnia dzisiaj obiekty sportowe. To jest temat bardzo głośny, mam wrażenie, bardzo nośny w Tczewie. Chyba się państwo, panowie ze mną zgodzą. No przede wszystkim dużo się dzieje w tym temacie. Dużo się dzieje i dużo się mówi w różnych miejscach. Popatrzmy na taki krótki wstęp, który przygotowaliśmy, żeby dobrze wejść w dyskusję. Tczewianie chcą wielofunkcyjnego, reprezentacyjnego stadionu. Najwięcej mówi się jednak o basenie, a właściwie akwaparku. Chcą także większej hali sportowo-widowiskowej. A przy szkołach naszych dzieci i na naszych osiedlach powinny być boiska, najlepiej nowoczesne, oświetlone. Nie możemy zapomnieć o szkolnych halach sportowych. Temat obiektów sportowych zawsze budzi emocje. Pragnień jest wiele, a wymienione zadania są kosztowne. Trzeba je najpierw planować i budować latami. Jaką mamy w naszym mieście infrastrukturę sportową i jakie powinny być kierunki jej rozwoju? Te pytania, ostatnie, które zadałem w tym materiale filmowym, chciałbym, żeby były tematem tygodnia, sednem sprawy. Zapewne się zgodzicie, że właśnie te pragnienia, to żeby Tczew był taki prosportowy, ale też żeby miał się czym poszczycić, to jest właśnie to, co mieszkańcy często wylewają w różnego rodzaju sądach, czy na forach internetowych, czy się z tym zgadzacie? Ja myślę, że w ostatnich latach zrobiono naprawdę dużo, jeżeli chodzi o obiekty sportowe, rekreacyjno-sportowe, bo przecież praktycznie przy każdej szkole mamy zaplecze sportowe, nowoczesne zaplecze. Mhm. Mamy, ostatnio oddaliśmy lodowisko, które cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Oprócz szkół mamy też obiekty takie rekreacyjne na osiedlach, typu ostatnio oddane na osiedlu Staszica czy na osiedlu Bajkowym. Zaczęła się duża inwestycja na Niecce Czyrkowo, więc te obiekty powstają. To nie jest tak, że to jest czarna czujecie, plama. Ale to też pytanie do dyrektora Andrzeja Baszkowskiego. Czy czuje pan presję od tych oczekiwań, tych wymagań, tego, co może być w obiekcie, tego podwyższania nieustannego standardu? Mieszkańcy Tczewa mają bardzo blisko do Trójmiasta. Jeżdżą do Trójmiasta, albo tam pracują, albo jeżdżą na obiekty sportowe i bardzo często porównują obiekty sportowe z Trójmiasta do obiektów w Tczewie, więc presja jest bardzo duża. I wymagania, i oczekiwania też. To może tak. Ja teraz powiem, że postanowiłem zrobić sondę. W tym programie bardzo często robimy sondy uliczne, po prostu pytamy mieszkańców, co mieszkańcy sądzą na ten temat, albo jak uważają, albo co by zmienili. Ale ja teraz tak się zastanowiłem i postanowiłem zrobić sondę faktycznie z osobami przypadkowo spotkanymi, ale jednak ukierunkowałem to. Pojechałem do kilku tczewskich szkół i postanowiłem porozmawiać z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy akurat mieli zajęcia, bo oni jednak wiedzą trochę więcej, bo oni potrafią się w temacie bardziej, mają większą wiedzę o potrzebach, o tym, czego chcą, są mieszkańcami Tczewa, ale też myślę, że więcej powiedzą niż zwykły napotkany człowiek na ulicy. Dlatego postanowiłem to tak zrobić i zobaczcie, na jakich nauczycieli trafiłem i co powiedzieli. A pierwsze pytanie było takie bardzo, bardzo ogólne. Spójrzcie, zapytałem po prostu o to, czego w Tczewie brakuje. Czego Tczew potrzebuje najbardziej, jeśli chodzi o obiekty sportowe? No ja jako nauczyciel wychowania fizycznego, to jako pierwszą rzecz, którą bym chciała, żeby nasze miasto posiadało, to oczywiście stadion lekkoatletyczny, taki, który mógłby służyć wszystkim mieszkańcom, gdzie można było przyjść sobie pobiegać, też można by było zorganizować zawody, nie tylko dla mieszkańców, ale i dla województwa, jeżeli byłoby duże zainteresowanie sportem, no i to dla zawodów większej rangi. Także priorytetem jest na pewno stadion, a dla jako mieszkanki, no to patrząc na to, że nasz basen jest tak oblegany, dostanie się na taką godzinę z dziećmi po prostu, żeby sobie popływać, no nie ma szans, więc myślę, że taki basen sportowo-rekreacyjny, może jakiś mały aquapark, bo jak widzimy w Redzie, w Sopocie zawsze jest duże obłożenie, jest duże zainteresowanie, a my jesteśmy w takim centralnym punkcie, gdzie i mogłyby przyjeżdżać tutaj miasto ościenne, na pewno by się sprawdził też basen z takiego prawdziwego zdarzenia. No jest tylko jeden basen, który najczęściej jest oblegany w takich godzinach mało dyspozycyjnych dla nas, więc może jeszcze drugi obiekt, basen sportowy, taki pełno wyposażony. Przepełniony jest nasz tutaj basen miejski, tak? Myślę, że taki z pełnego
z pełnego zdarzenia tutaj właśnie basen z jakimiś dodatkowymi atrakcjami. Myślę, że to byłaby super, super opcja dla mieszkańców, tak? Prezydent mówi, że nie ma pieniędzy na dodatkowe atrakcje, że nie stać nas na taki basen. To może modernizacja tego, co mamy, no nie wiem, tutaj nie znam. Rozbudowa wchodzi w grę. Być może rozbudowa, nie znam budżetów, tak? Ale tak jak mówię, no być może ta rozbudowa tej infrastruktury, która już tutaj jest, starego basenu, starego OSIR-u, tak? Być może to, gdyż wiemy, że no jest to miejsce oblegane od rana do wieczora, można powiedzieć, i przez szkoły, i przez mieszkańców Tczewa. Od razu powiem, że nie tylko z tymi WF-istami rozmawiałem, bo obok byli też inni WF-iści, pojawiały się inne obiekty również, na przykład hala lekkoatletyczna, co mnie zaskoczyło, a no bo tam akurat trafiłem na panie, które zajmowały się lekkoatletyką. Pojawiały się też oczywiście hale sportowa, była mowa o stadionach i teraz panowie posłuchają, no jednak ten basen, jak przyszło co do czego, i ten mikrofon i ta kamera została włączona, to wszyscy powiedzieli jedno. Czy to was zaskakuje? Myślę, że nie. Zresztą to jest chyba zgodne z tym, co my w tej chwili robimy, bo zarówno boisko, był materiał filmowy z budowy, także to już jest jakby etap realizacyjny. Jeżeli chodzi o basen, też jest praktycznie w realizacji. Przecież nad tym basenem pracujemy już od wielu, wielu miesięcy. Od razu powiem, to nie jest temat taki łatwy, że na zasadzie decyzja, jutro budujemy, tak? Jeżeli mamy wydać 20 parę, może 30 milionów złotych, to uważam, że lepiej dokładnie przeanalizować, co za to możemy otrzymać, niż podejmować pochopne decyzje, a potem żałować. Panie prezydencie, o kosztach będziemy rozmawiać z panem dyrektorem za chwilę. Ale różnych to jest ten temat, ale chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedzi, tak? Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie mało kto mówił o akwaparku, każdy mówił o basenie, czy ludzie jednak chcą pływać. Nie, właśnie pani Edyta i tam mówiła, tak, że no taki czy basen pełen, z dodatkami. Z pełnego zdarzenia był. No, z pełnego zdarzenia to. Taki był, taka była wypowiedź, ale chodziło też żeby iść z rodziną. Ale w takim kierunku takie. My w tej chwili jakby zmierzamy. Zresztą pan dyrektor też na bieżąco analizuje przetargi, które są w tej chwili organizowane, czy były organizowane w ostatnim czasie w Polsce. I muszę powiedzieć, że te doświadczenia nie są pozytywne. Mhm. Będziemy mówić o kosztach za chwilę, bo teraz chcę puścić jeszcze jeden szybko materiał. I tutaj zadałem tym osobom no już trudniejsze zadanie. Dobra, proszę zobaczcie, bo nie będę się powtarzał. W tym materiale dokładnie mówię do tych osób, to jest nagrane. To jest ciekawe, panie prezydencie, dla pana, myślę. Mam tutaj listę takich obiektów, no, które są w zainteresowaniu mieszkańców Tczewa. I teraz pytanie do pani, jakby pani była prezydentem Tczewa i musiała wybrać, co jest ważniejsze z tych na przykład czterech rodzajów obiektów. No mamy tu do wyboru stadion miejski, basen rekreacyjny, halę sportowo-widowiskową, infrastrukturę szkolno-sportową, halę, boisko. No oczywiście, jeżeli szkoła nie posiada takiej infrastruktury, to patrząc na ilość mieszkańców, która by skorzystała z tego, to na pewno hala i boisko, bo wiem, jak jest na przykład w naszej szkole i przypuszczam, że w wielu szkołach w naszym mieście, ale i w Polsce, gdzie... To by było nawet ważniejsze od basenu. No myślę, że tak, bo tutaj jednak na przykład klasy nauczania początkowego nie mają w ogóle dostępu do sali gimnastycznej, muszą czekać dopiero do klasy czwartej, a nawet jeżeli jest już w tej klasie czwartej, to praktycznie zajęcia na sali odbywają się dla każdej klasy raz w tygodniu, pozostałe zajęcia są to albo korytarze, jeżeli są warunki sprzyjające, to boisko, no ale generalnie w tym okresie zimowym są to jednak korytarze. Na pewno, jeżeli szkoła by nie posiadała takiej infrastruktury, to boiska, hala na pewno na pierwszym miejscu, tak myślę. A potem? No potem myślę, że dla mieszkańców zależy, jednak jakie basen? Są priorytety, to chyba basen mimo wszystko, bo to ilościowo wiemy, jak w tej chwili jest modne w ogóle poruszanie się, ile ludzi biega, ile ludzi chętnie korzysta z różnego rodzaju fitnessów, więc myślę, że taki basen, ale z takim zapleczem też jakimś rekreacyjnym jest ogromne zapotrzebowanie na takie rzeczy jak sauny, nie mamy w Tczewie w ogóle jacuzzi, więc też by się przydało taki kompleksowo, że i byłoby coś i dla małych, i dla dużych, żeby każdy mógł skorzystać. Mam małe dzieci i sama lubię też popływać i ciężko się dostać na nasz basen, więc taki jeszcze jeden obiekt by się na pewno nam przydał. Jakbyś miał wybrać,
bo by ci pieniędzy na jedną rzecz tylko starczyło. No mamy tu stadion miejski, tak, widzę basen rekreacyjny, większa hala sportowo-widowiskowa, no i szkolna infrastruktura sportowa, hala, boisko, przedszkole. W szkole, która takiej nie ma infrastruktury. Która nie ma oczywiście, no to znajdujemy się właśnie w takiej szkole, bo myślę, że tu nasza szkoła podstawowa numer jeden bardzo potrzebuje już od lat takiego boiska, bieżni, tak, tej infrastruktury. No ciężko mi powiedzieć, ze względu na to, że tu pracuję, jestem WF-istą, to myślę, że ta szkolna infrastruktura przy szkołach, które tego nie mają, a myślę, że jest jeszcze dużo do poprawienia, tak. To najważniejsze by było? No, może to, że tak powiem, jest, przemawia przez to, że tu pracuję, musiałbym się rzeczywiście wcielić w tą rolę tu prezydenta. No a druga rzecz wtedy? No myślę, że no i stadion miejski, tak, i dla lekkoatletów, dla piłkarzy byłby ważny. Właśnie jest zbudowany. No jest zbudowany, więc myślę, że może ta infrastruktura przy szkołach, no i ten basen, ta rekreacja dla mieszkańców naszego miasta. Pod coś się potwierdziło, prawda? Ale pojawił się ten nowy wątek, trochę przeze mnie wprowadzony, bo ja wymieniłem wśród tych obiektów na samym końcu infrastrukturę sportową przy szkole, która takiej infrastruktury sportowej nie ma. I... Czy to nie jest żadne zaskoczenie, bo my nad tym pracujemy już też od pewnego czasu, więc to, dla mnie to nie jest nowy wątek. I taką infrastrukturę wybudujemy przy jedynce. Zresztą to chyba jest ostatnia szkoła, która tak jest ostatnia, tak, ponieważ ubogą... pozostałe mają już no, taką, można powiedzieć, infrastrukturę z prawdziwego zdarzenia. Niektóre mają nawet zaplecze typowo lekkoatletyczne, jak szkoła podstawowa numer 10 czy czwórka. Jedynka dostanie, zresztą w ostatniej korekcie budżetu miasta były wpisane odpowiednie kwoty na zabezpieczenie konkursu, na realizację właśnie zaplecza nie tylko sportowego, ale w ogóle zaplecza wokół tej szkoły. Panie Andrzeju, pojawiły się te obiekty marzeń, westchnień. Czy to faktycznie jest tak, że akwapark czy hala sportowo-widowiskowa jest tak droga? Orientuje się pan w cenach, że dla naszego samorządu no, to są jednak za wysokie progi. Znaczy, może najpierw powiem, czym my zarządzamy, tak? Mamy kompleks basenów, to są dwa baseny kryte plus basen odkryty po modernizacji, która została zrobiona 3 lata temu. Mamy 7 kortów tenisowych, w tym 2 pod halą, 5 ceglastych. Zarządzamy 3 boiskami wielofunkcyjnymi na różnych osiedlach. Do tego mamy 4 płyty piłkarskie, w tym jedną sztuczną. Patrząc jak gdyby na potrzeby i trendy, co mieszkańcy chcieliby robić, to powiem tak, że rozbudowa basenu według mnie jest priorytetem, następnie budowa hali widowiskowej. Dobrze, jak już wyliczaliśmy i robiliśmy tę inwentaryzację, to pozwolę sobie powiedzieć coś na plus, że znam sytuację takich podobnych miast jak nasze i tutaj, choć brakuje takiego stadionu, który byłby taką perełką, żeby miał coś z zadaszeniem, prawda? My jesteśmy na plusie, jeśli chodzi o liczbę płyt piłkarskich trawiastych. Chociaż, jak się pojawia, jest tak duża liczba osób korzystających, tak duża liczba szkółek piłkarskich, piłkarzyna jest tak modna, że i tak to ledwo wystarcza, bo pojawił się problem, prawda, jak jedna płyta jest w remoncie już tak. Oddzielenia pozostałości, żeby mogli grać na trawie, bo tych sztucznych nawierzchni to faktycznie jest tyle, że wystarczy. I tu muszę powiedzieć, że utrzymanie tego trendu i tego stadionu na Wałdowskiej przede wszystkim, to jest ogromny plus właśnie dla władz, że mamy dość dużo płyt trawiastych. Panie redaktorze, myśmy sobie parę lat temu postawili takie założenie, że lepiej wybudować przy każdej szkole zaplecze sportowe, niż budować jeden wielki stadion i wtedy się zastanawiać, dla kogo on ma być, kto tam będzie z tego korzystał. Bardzo ładnie jest mówić o tym, o możliwości organizacji imprez typu, nie wiem, Mistrzostwa Polski lekkoatletów. Tylko nigdy w Trzewie takie się nie odbędą. No nie odbędą, bo nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego w ogóle zapotrzebowania. Czyli lepiej adresować obiekty do rzeczywistych potrzeb, tak? Ja się tutaj cieszę, że akurat powstają te szkółki piłkarskie, bo lepiej, żeby dzieciaki biegały po boisku, niż żeby miały gdzieś tam biegać po osiedlu
mieć dziwne myśli w głowie. Panie prezydencie, a czy pan faktycznie ma problem w wyborze tych priorytetów? Jak zapytałem... Znaczy nie, ja nie mam problemu. Ja uważam, że wszystkie te cztery zadania są do realizacji. Także, natomiast jest rzeczywiście problem bardziej finansowy, bo niektóre z tych zadań są naprawdę drogie. A które wybrać najpierw? O, to już realizujemy, bo przecież realizujemy boisko przy Bałdowskiej. Zaczęliśmy pracę nad basenem, także praktycznie ostatni, który jest jakby nieruszony, w kolejce. To jest sala. Ta hala sportowo-widowiskowa, taka na dwa, tak. Może tysiące widzów, prawda? To teraz o tych kosztach? Bo nie doszliśmy jeszcze do nich. To jest tak, jeżeli chodzi o ten program funkcjonalno-użytkowy, który został przygotowany przez projektanta i tam kosztorys jest na 40 milionów złotych netto. No to mówimy o rozbudowie basenu. O rozbudowie basenu, tak. To tak naprawdę to wychodzi 8 tysięcy za metr kwadratowy. Tak, bo przewidzieliśmy rozbudowę o 5 tysięcy metrów kwadratowych. Patrząc, co się dzieje na rynku budowlanym, co się działo w zeszłym roku, w 2018 roku, miasta, które organizowały przetargi i otwarcie ofert był wrzesień, październik, listopad, miały przeznaczone 26-28 milionów złotych na podobny obiekt, jak my chcieliśmy wybudować. Oferty były na 50-46 milionów. Więc tutaj to są przykłady, że rynek wykonawców po prostu się zmienił. Biorąc pod uwagę wzrost cen za robociznę i materiałów, wykonawcy muszą określić tą cenę materiałów i pracy za 3 lata, bo czas budowy takiego obiektu to jest 3 lata. Rok na projektowanie, 2 lata na wybudowanie. Więc te ceny niestety wzrosły. Nasz tutaj projektant przygotowywał ten kosztorys w grudniu, czyli on już określił te ceny. Dojdziemy do tej koncepcji o basenie. Przepraszam, panie Andrzeju, za chwilę. Ja jeszcze zapytam pana prezydenta, proszę przypomnieć, ile kosztuje teraz nas ten stadion, nasze miasto? I to wcale nie jest też taka jakaś wersja. To jest pierwszy etap, tak? To jest standard takiego stadionu raczej To jest właściwie płyta plus bieżnia. No to jest prawie 5 milionów złotych. I o takich kwotach rozmawiamy, a podejrzewam, że drugie tyle trzeba będzie jeszcze dołożyć, bo całe zaplecze socjalne, parkingi, oświetlenie, to jest jeszcze wszystko do wykonania. No i lekkoatletyczna infrastruktura to jest też wyposażenie, które też nie jest tanie, prawda? Tak, z tym, że myśmy się, a to też było spotkanie aby ze środowiskami lekkoatletycznymi, które powiedziały wyraźnie, że dla nich priorytetem jest bieżnia. I ta bieżnia powstaje, przypomnę, że będzie atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, czyli teoretycznie będzie możliwość rejestracji wyników przez zawodników, no nazwijmy to, zawodowych. A ile będziemy w stanie wydać, no może też w dwóch etapach, na tą infrastrukturę przyszkolną, na przykład przy szkole podstawowej numer 1, nasz samorząd, ile na to może przeznaczyć? Ja oceniam, że te plany, które mamy w tej chwili z co do jedynki, to jest rząd wielkości około 15 milionów. To jeszcze trochę o pieniądzach, jak jesteśmy w tym temacie. Ta hala sportowo-widowiskowa. Tak mi się zawsze nasuwa Kwidzyn, bo tam pobudowali w Kwidzynie jakby basen taki z elementami akwaparku. No, nie można tego nazwać akwaparkiem, ale taki fajny basen razem z halą sportowo-widowiskową. No ale tam mamy ekstraklasę piłki ręcznej. Ile taki obiekt może kosztować? Znaczy, my też może będziemy mieli ekstraklasę piłki ręcznej kobiet. No, w tym sezonie wszystko do tego zmierza, tak? I mało tego, liga ma być zawodowa, więc całkiem możliwe, że Szczef też będzie mógł być w tej lidze zawodowej. Ile może kosztować obieg? Taka hala na 2,5-4 tysiące osób, no to trzeba liczyć. Wszystko zależy od wyposażenia w środku, co zamawiający będzie przewidywał funkcjonalność tej hali, no to trzeba liczyć, nie wiem, 15-20 milionów. To jest dużo, panie prezydencie. To znaczy, jeżeli tylko byśmy rozpatrywali jeden obiekt, to nie. Tylko, że mówimy tu o kilku obiektach, a na obiektach sportowych budżet miasta się nie kończy.
Więc nagle się zaczyna robić tu 15, tam 15, z tego się robi 50, a do tego jeszcze są oczekiwania mieszkańców co do dróg, chodników i tak dalej. I tak dalej. Więc tutaj te możliwości budżetu jednak trzeba rozpatrywać w kontekście wyboru zadań, a przynajmniej w kontekście jakby uszeregowania ważności tych zadań. Dobrze, to teraz uściślimy i ten basen, skoro o nim faktycznie jest najwięcej, skoro temat jest dość kontrowersyjny, ale też trzeba wybierać między czymś a czymś. Spójrzmy na kolejny materiał. No tutaj chciałem przypomnieć materiał, jaki zrobił mój redakcyjny kolega Bartosz Listewnik, bo jest pewna koncepcja basenu i tam będą wymienione elementy tej koncepcji, co jest istotne. No ale też kolega zajął się jakby momentem wprowadzenia tej informacji w życie. Pomysł, który mógł przyciągnąć uwagę niezdecydowanych wyborców, zakładał dobudowanie do istniejącego obiektu między innymi nowego basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, wanien z hydromasażem, zespołu saun czy ścianki do wspinaczki. Prezydent jeszcze ubiegłej jesieni deklarował, że w miarę możliwości dodano by kolejne atrakcje. O ich okrojeniu nie było wówczas mowy. To, co ja mówię, to nie jest jakby katalog zamknięty. Do tego możemy dokładać chociażby zjeżdżalnię wodną. Ta koncepcja będzie przygotowana do końca roku. W przyszłym roku zaczynamy kolejny etap. Koszt budowy takiego obiektu, akwaparku, to jest rząd wielkości około 25 milionów złotych. W jednym z ostatnich wydań programu Pytania do Prezydenta Mirosław Pobłocki zaktualizował informację odnośnie kosztów rozbudowy. Padła kwota o 100% większa niż ta wskazana jesienią. Wstępny kosztorys tego zadania opiewa na kwotę około 50 milionów złotych. I został uznany jako po prostu nieporozumienie. To jest zadanie przekraczające jakby możliwości miasta na tym etapie. Stąd też szukamy w tej chwili troszeczkę innego rozwiązania. Być może nie potrzeba budować iluś tam jacuzzi czy saun. W zasadzie zanim ten materiał się pojawił, to dyrektor Andrzej Baszkowski odpowiedział już tutaj na te kwestie. To potwierdził to, co było w tym materiale, czyli to nie była jakaś tam zmyłka czy kiełbasa wyborcza. Po prostu w momencie, kiedy była przygotowana pierwsza koncepcja, zakładaliśmy tę kwotę 25 milionów. Mhm. Po dokładnym przygotowaniu kosztorysu nagle się okazało, że z tych 25 robi się 50. Zresztą pan dyrektor potwierdził, że takie przypadki są w innych miastach również. No właśnie to potwierdził, no ale zobaczmy, jak to skomentowały inne osoby. Ja poprosiłem o wypowiedź, nie tylko w tym temacie, też żeby te osoby podsumowały. Po pierwsze, Tomasza Tobieńskiego, który jest przewodniczącym Komisji Sportu, Kultury i Edukacji, to jest radny miejski i dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, oczywiście, więc również zna się na rzeczy, ale też nie chciałem, żeby tylko strona, która no, ma kontakt, czy jest we władzach tego miasta, się wypowiedziała i wybrałem społecznika, lekkoatletę, amatora, który zainicjował zresztą po obejrzeniu materiału w TETCE akcję Ratujmy Stadion. Myślę, że nawet skutecznie, bo wtedy pan prezydent przychylił się do głosów mieszkańców i stadion jest przebudowywany, jest ratowany właśnie. I poprosiłem te dwie osoby, no najpierw o komentarz co do tej sytuacji, ale potem będą jeszcze inne komentarze co do basenu właśnie, co do koncepcji basenu. Poproszę, posłuchajmy Grzegorza Tyrolskiego i Tomasza Tobieńskiego. Temat basenu i opublikowana tuż przed wyborami koncepcja rozbudowy mógł mieć decydujący wpływ na wynik wyborów. Mieszkańcy, którzy nie byli do tej pory zdecydowani, mogli wziąć to pod uwagę i uwierzyć prezydentowi. Ewidentnie wygląda to na grę wyborczą. Ta koncepcja rozbudowy basenu pojawiła się tuż przed ciszą wyborczą, w zasadzie bez możliwości zweryfikowania, czy te koszty, o których mówi prezydent, są realne. Kilka miesięcy później już wiadomo, że to kosztuje dwa razy tyle. Koncepcja rozbudowy tczewskiego basenu była pokazana praktycznie w przeddzień wyborów na prezydenta, ale kilka miesięcy później okazało się, że ta koncepcja nie może być zrealizowana. Jak ocenia pan taką postawę? Ja nie widzę w tym nic złego. Jak sama nazwa mówi, koncepcja to są założenia, realizacja to jest zupełnie co innego. Uważam, że w porę pan prezydent zasięgnął takich informacji, kosztorys plus
koszty utrzymania tego wszystkiego, nie rezygnuje z zadania i to jest ważne, tak? Nie wycofał się z tego, o czym mówił, co obiecywał, będzie realizowany w mniejszym zakresie i ja uważam, że słusznie, ja uważam, że w naszym mieście potrzebna jest Druga Niecka do nauki pływania, do pływania. A jeśli chodzi o rekreację i akwaparki, to mamy w pobliżu i nie ma takiej potrzeby. Moim zdaniem za małym miastem jesteśmy, żeby tutaj realizować tak duże zadania. W naszym mieście samorząd finansuje naukę pływania klas drugich. Jak powstanie Druga Niecka, 25-metrowa z 6-8 torami do pływania, to zadanie będzie mogło być realizowane w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie i obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych i myślę, że w tym kierunku trzeba pójść. Ważne, żeby nauczyć dzieci pływać, będzie mniej utonieć, będzie bezpieczniej i nie uważam, żeby to było złe zamiary pana prezydenta, czy wycofanie się ze swoich obietnic. Po prostu życie pokazuje, że trzeba weryfikować. Im szybciej, tym lepiej, tak uważam. Basen niesie w sobie ten temat. Tyle emocji, że wypowiedziały się różne strony. Są też takie osoby, które, no, jak pan Grzegorz Tyrolski, tak uważają. Panowie, zanim jeszcze porozmawiamy na temat koncepcji, to myślę, że ostatnia wypowiedź w temacie basenów, bo tutaj... Aczkolwiek chciałbym jedną rzecz tutaj powiedzieć, bo po raz kolejny pojawia się wątek polityczny, wątek wyborów, kampanii wyborczej. Ja rozumiem, że pan Tyrolski, który startował z opozycyjnego do mnie komitetu może, i nie dostał się do rady, może czuć się zawiedziony, ale myślę, że jakby stawianie na ten wątek polityczny nie jest najbardziej szczęśliwym w dyskusji na temat basenu. Basen to jest problem jakby społeczny, basen to jest problem dostępu do pływalni, a przede wszystkim to jest problem finansowy. I proszę też wziąć pod uwagę, że odpowiedzialność za wydatkowanie 30 milionów złotych jest jednak dużą odpowiedzialnością i wypowiedzi osób, które kompletnie aby nie czują tego tematu, myślę, że nie jest najbardziej szczęśliwa. Ma prezydent prawo tak uważać. Ja zajmę się kolejną rzeczą, bo pojawiły się głosy, czy rozbudowa tego basenu, czy może jednak nowy basen. I poprosiłem te osoby również o komentarz do tej sprawy. Popatrzmy, posłuchajmy. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to będzie w tym samym miejscu, czy to będzie połączone z tym basenem. Na pewno musi powstać drugi budynek, no bo tam nie ma, na podstawie tego budynku, który obecnie istnieje, Czeskiego Centrum Sportu i Rekreacji, nie ma takiej możliwości, żeby rozbudować, dobudować Drugą Nieckę, czy pobudować na tych fundamentach. To na pewno będzie drugi niezależny obiekt, czy będzie połączony łącznikiem, czy nie. Nie ma jakby najmniejszego znaczenia. Uważam, że dobrze by było, jakby było to skupione w jednym miejscu. I zarządzane przez jedną firmę miejską. I zarządzane przez jedną firmę. Łatwiej na pewno się zarządza, łatwiej jest utrzymać i łatwiej jest zaplanować pewne działania, jeżeli to wszystko jest w jednym miejscu. Obecny obiekt został chyba oddany do użytku w 1972 roku. Ma sporo ograniczeń. Projektantowi dużo ciężej będzie dokleić tą nową część funkcjonalną do obecnego stanu. Łatwiej zdecydowanie i mniejsze ograniczenia są przy nowym basenie w nowej lokalizacji. Również to miejsce posiada sporo ograniczeń, głównie komunikacyjnych. Myślę, że lepiej byłoby pobudować basen w zupełnie innym miejscu. Tutaj koncepcja budowy na terenach po byłej jednostce jest dobrą koncepcją. A czy stać nas na basen rekreacyjny w stylu akwaparku? Sukces Szczepskiego Lodowiska, przypomnę, 18 tysięcy wejść przez 2 miesiące, uwidocznił, jak bardzo mieszkańcy potrzebują tego typu obiektów, głównie rekreacyjnych. Myślę, że jeżeli powstałby w Szczebie rozbudowany basen z elementami akwaparku, to przyciągałby całe rodziny, nie tylko z powiatu szczepskiego. Taki oto komentarz jeszcze co do lokalizacji, no i ewentualnego zakresu. To co z tym zakresem i co z tą lokalizacją? To może jednak pana prezydenta skieruję pierwszego. Czy pomysł, żeby to połączyć w taki zespół basenów, wziął się stąd, że po pierwsze łatwiej tym zarządzać, po drugie również jest to wygoda dla potencjalnego klienta, który wchodzi do jednego jakby obiektu i ma możliwość skierowania się, mówiąc tak kolokwialnie, albo na prawo, albo na lewo. Natomiast gdyby były dwa różne obiekty, no to już jest kłopot, tak? Idziemy na jeden basen, się okazuje, że nie ma miejsca, to co, lecimy na drugi. Jest zawsze trudniej.
Już pomijam fakt, że uporczliwie tutaj lansowana wersja lokalizacji na terenach powojskowych jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. No, ja wiem, że można w każdej chwili rzucić pewne hasło, a budujmy sobie tutaj coś, ale miasto powinno być zarządzane długofalowo i takim dokumentem długofalowym jest właśnie plan miejscowy. Plan miejscowy nie przewiduje na terenach byłej jednostki wojskowej lokalizacji takich obiektów jak basen czy akwapark. Na Kanonce mamy dużo miejsca, mamy możliwość dobudowania. Jak pokazały te przymiarki z zeszłego roku, nie jest aż taki problem techniczny. Powiem wręcz, że przecież całe zaplecze techniczne obsługi tych basenów może być wspólne i to jest do zrealizowania. A z komunikacją i miejscami parkingowymi też uważacie, tutaj kieruję do dyrektora, że jest dobrze na wojskę przy ulicy Wojska Polskiego? Ja właśnie powiem, dlaczego rozbudowa, a nie budowa nowego obiektu. Po pierwsze, trzeba być właścicielem ziemi pod nowy obiekt. Trzeba wydać pieniądze na uzbrojenie terenu. Trzeba wydać pieniądze na komunikację do ewentualnie nowego obiektu. Czyli to nowy są, budynek to są, nie kosztowałby tyle samo, co dobudowa, ale tak, to są dodatkowe koszty, o których się tutaj jak gdyby pan Grzegorz Tyrolski się jak gdyby o tym nie mówi. Druga rzecz, nasz obecny obiekt jest zrobiony projekt termomodernizacji i kosztorys tego obiektu na termomodernizację to jest wymiana okien, ocieplenie elewacji plus najważniejszy element, tak zwany system wentylacyjny, kosztorys sprzed 2 lat, to jest 3,5 miliona. I my od zamontowania wentylacji nie uciekniemy w najbliższych latach. A tutaj rozbudowując ten obiekt i montując wentylację dla nowego, dobudowanego obiektu, obejmiemy też stary obiekt. Dzisiaj na obiekcie są te bariery, czyli szatnie są dosyć małe, jest mało przestrzeni na tak zwane saunarium. W nowym obiekcie, gdybyśmy połączyli... Te problemy znikną. Znikną, tak. Mhm. Tu trzeba mieć, trzeba mieć wizję. To jest tak, że 4 lata temu, jak była podjęta decyzja o inwestowaniu w modernizację odkrytych basenów, to też byli przeciwnicy, po co robimy odkryte baseny, to tylko jest na 2-3 miesiące. Ostatni sezon, bo jesteśmy tak blisko morza, ostatni sezon pokazał, kiedy Sinica nad Zatoką Gdańską zablokowała wszystkie plaże, my mieliśmy ponad 18 tysięcy osób odwiedzających nasz obiekt. Nie jeżdżą nad jeziora, nie jeżdżą nad morze, tylko te osoby spędzały u nas czas. Podobnie było... Dobrze. Jeszcze na koniec zapytam prezydenta. W takim razie, jeśli faktycznie wychodzi ze ścianką spinaczkową, ze zjeżdżalnią, z saunarium 50 milionów złotych, to co dalej z tym fantem? Jednak działamy, idziemy, nie czekamy, ale bez tego? Zdecydowanie prace toczą się nadal. W ostatniej korekcie budżetu została zaplanowana odpowiednia pozycja na kolejny program funkcjonalno-użytkowy, który jest podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację. Tak jak już powiedzieliśmy tu wielokrotnie, obserwujemy rynek wykonawczy, rynek przetargowy i będziemy korygować pewien zakres usług, które są na terenie tego naszego tak zwanego akwaparku do kwoty, którą jesteśmy w stanie wydatkować. No, na możliwości budżetu miasta jest to kwota maksymalnie 30 milionów złotych. Ale już za takie pieniądze ta rozbudowa to już można otrzymać obiekt taki, który naprawdę będzie przyjęty z zadowoleniem przez mieszkańców. No to tu już jest pewnego rodzaju podsumowanie, to co pan prezydent teraz powiedział, w moim przekonaniu, ale takie ostateczne podsumowanie, ostateczne jakby też pytanie do moich rozmówców i ostateczny głos do panów za chwilę po tym, co zobaczycie. Władze miasta od kilku lat postawiły na rozwój infrastruktury przyszkolnej i trzeba przyznać, że ta infrastruktura bardzo się poprawiła. Powstały 2 obiekty lekkoatletyczne, orliki i chyba 11 orlików piłkarskich. Zostały wyremontowane chyba 2 hale sportowe. Jedna hala powstała od podstaw przy szkole numer 8. I tu już jest całkiem nieźle. Natomiast Trzewianie potrzebują stadionu lekkoatletycznego.
Stadion w tej chwili jest modernizowany, jest robiony pierwszy etap i bardzo dobrze, że on jest robiony. Miejmy nadzieję, że władze miasta pójdą za ciosem i w przyszłym roku ogłoszą drugi etap, a jak również doposażą ten stadion, aby można było w pełni rozgrywać zawody lekkoatletyczne i prowadzić treningi. Czyli to ma być stadion na nasze założenia, treningowo-szkoleniowy, rekreacyjny. Tak, oczywiście. Uważam, że w 90% ma to być obiekt treningowy i w 10% możliwość rozgrywania zawodów. Przypominam, że stadion ma być certyfikowany, więc te zawody będą uznawane przez Polski Związek Lekkoatletyki. O stadionie nie należy już mówić, ponieważ to, ta inwestycja jest realizowana. Drugą inwestycją, która będzie, to uważam, że to będzie basen i trzymam kciuki za to, żeby udało się to zrealizować. No i kolejną inwestycją, o której powinno się myśleć i głośno już teraz mówić, to na pewno hala widowiskowo-sportowa, taka na 3000 osób. Bardzo blisko jest tego, żeby dziewczęta awansowały do Superligi. Być może znalazłby się sponsor, inwestor, który chciałby zainwestować w tą drużynę. I warto by było pochwalić się tym i mieć obiekt, na którym można by grać, gdzie mogliby przychodzić kibice w większej ilości niż jest do teraz. Powiem jeszcze tyle, że niezależnie od tego, o dużych inwestycjach, o których mówimy, czyli stadion, basen, hala sportowa, równorzędnie powinny być też uzupełniane szkoły, czyli obiekty przyszkolne. Czy bieżnie, czy skocznie, czy rzutnie, to wszystko powinno iść w parze razem z tymi inwestycjami takimi już większymi, o których tutaj mówimy. Panie prezydencie, no taka puenta tutaj. Wiadomo było, że Grzegorz Tyrolski będzie dziękował za stadion i że on będzie ciągnął jako lekkoatleta stronę stadionu. Tego byłem pewien. Ale też ciekawa puenta Tomka Tobiańskiego, dyrektor Powiatowego Centrum Sportu, radny miejski. No jakby wyraził taką nadzieję, że władze miasta będą równolegle jednak te obiekty sportowe przyszkolne, no i te takie społeczne dla mieszkańców ogólne mogły finansować. Co od wielu, wielu lat robimy, bo przecież to, co teraz funkcjonuje na terenie miasta, nie powstało tak sobie w ciągu jednego roku. To jest praca ostatnich, przynajmniej dla mnie, dwóch kadencji. Mamy plany też na tą kadencję, to o czym tutaj mówiono, ale dodam też, że mamy taką na przykład szkołę podstawową numer 12, jedna z większych szkół, praktycznie bez zaplecza. Tak? Też brakuje tam. Brakuje tutaj od Machale, jakiegoś czasu. Ale trzeba uzupełniać. No, próbujemy zrobić zwykłą bieżnię, że tak powiem, do biegania na 60 metrów i mamy problemy z znalezieniem wykonawcy. Cały czas myślę o pewnym takim moim zobowiązaniu, który dałem, że tak powiem, nauczycielom WF-u z szkoły podstawowej nr 4 i chciałbym to w tej kadencji zrealizować, mianowicie zrobić zadaszony skok o tyczce, bo się okazuje, że mamy też sukcesy w tej dziedzinie. Także takich działań będzie sporo, no ale przede wszystkim to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, z szkoły podstawowej nr 1, nasza szkoła. Panie redaktorze. Tak, nasza szkoła. Myślę, no. że również niedługo będzie mogła się naprawdę chwalić na cały kraj. Jestem bardzo ciekaw tych koncepcji i ja kibicuję koncepcji, która będzie miała tę halę pneumatyczną, bo to jest taki praktyczny, fajny obiekt na zimę dla piłkarzy. Nie przesądzajmy, będzie konkurs. Ale, no będzie konkurs. Panie dyrektorze, życzyć panu muszę tego tutaj spełnienia z tym basenem, żeby to się udało razem z prezydentem jak najszybciej. No, ja trzymam kciuki, tak, żeby się znalazły pieniądze w perspektywie finansowej na lata przyszłe. To jest jak gdyby jedna rzecz. Tutaj dzięki wczorajszej korekcie na Radzie Miasta dostaliśmy środki na zakup maty pod rąkowisko i już mogę zaprosić w połowie kwietnia w hali krytego lodowiska uruchamiamy rolkowisko i będzie też można co drugi dzień zagrać w badmintona. No ta oferta nam się poszerza. Dziękuję bardzo. Oby była jak najszersza, jak najbardziej dostępna na lata. Życzę tego tczewianom, życzę tego sobie i wam, no i panu. Czyli okazuje się, że Tczew obiektami sportowymi stoi. No, powiedzmy, że może stać, ale jest to bardzo trudne. Dziękuję bardzo. Myślę, że te czynniki też są trudne i nie wszystko da się przeskoczyć. Panowie też mówili tutaj o wielu rzeczach, że
No to nie tylko marzenia i pragnienia, ale też rzeczywistość często weryfikuje. Ale dziękuję za te słowa wyważone, też jednak dające pole do optymizmu, myślę jednak. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To był program Temat Tygodnia, a moimi gośćmi byli prezydent Tczewa Mirosław Powocki. Dziękuję bardzo. I dyrektor Andrzej Błaszkowski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.